Kolejna lekcja z Mickiewiczem będzie lekcją z jego utworem Bakhczysaraj, należącym do cyklu sonetów krymskich, w którym to Mickiewicz, podróżujący po Krymie, zabierze nas w podróż do przepięknych ruin pałacu Hanów Krymskich, właśnie w Bakhczysaraj, i będzie nam pokazywał, w jaki sposób historia odciska piętno na duszy romantyka. Wiersz, jak każdy sonet, co rozległy nie jest, i treść jego jest następująca. Jeszcze wielka już pusta girajów dziedzina, zmiatane czołem baszów, ganki i przedsienia, sofy, trony potęgi, miłości, schronienia, przeskakuje sarańcza, obwija gadzina. Skroś okien różnofarbnych powoju roślina, wdzierając się na głuche ściany i sklepienia, zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia i pilsze Baltazara z głoskami ruina. W środku sali, wycięte z marmuru naczynie, to fontanna haremu, dotąd stoi cało i perłowe łzy sącząc woła przez pustynię. Gdzieżeś jesteś, o miłości potęgo i chwało, wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie. O, hańbo, wyście przeszły, a źródło zostało. I ten bardzo refleksyjny wiersz, bardzo symboliczny przy okazji, pokazuje nam spacer podmiotu lirycznego po zrujnowanym pałacu Hanów Krymskich. I w tymże zrujnowanym pałacu, którego zresztą fragmencik bardzo szczupły widzimy tutaj na zdjęciu, w tymże zrujnowanym pałacu widzimy, że miejsce ludzi mieszkających tam niegdyś, miejsce tego ruchu, gwaru, szumu, które ludzie ze sobą wnieśli, miejsce bogactwa, miłości, potęgi, zajmuje natura. Natura wdziera się do tego miejsca i obwija ściany powojami roślin. No i gdzieś tam, jak tutaj ładnie metaforycznie jest to ujęte w drugiej zwrotce, pisze na ścianie ruina. I pisze nie dlatego, że ma na myśli właśnie jakąś taką ruinę faktyczną, chociaż oczywiście jest to ruina faktyczna, ale przyroda ma na myśli ruinę świata ludzi, którego szczątki tutaj właśnie napotyka. Mówi o tym również fontanna haremu, która stoi na środku tegoż haremu, i perłowe łzy sącząc woła przez pustynię, gdzieżeś jesteś, o miłości, potęgo i chwało. I wzywając te wartości, wskazuje nam na coś, co już przeminęło, bo przeminęli ludzie, którzy tam mieszkali. I pokazuje też pewnego rodzaju paradoks. Mówi, że przecież miłość, potęga i chwała to są takie wartości, które miały trwać wieki, natomiast źródło szybko płynie, tak jakby Pantarei, zmienia się za każdym swoim ruchem, i o hańbo, wyście przeszły, a źródło zostało, czyli to, co było uważane za nietrwałe, trwa do dziś, natomiast to, co było, co zyskało sobie wymiar nietrwałości, a było zamierzone jako takie na wieki, to wszystko przeszło. I to właśnie mówi Mickiewicz w tym pięknym wierszu będącym refleksją o historii. I jest ten wiersz pewnym wprowadzeniem właśnie w taką tematykę historyczną, którą romantycy lubią. Lubią włóczyć się po ruinach, lubią poznawać przeszłość, lubią też przeszłość jako pole inspiracji dla swojej literatury. Więc jest dla nich historia pamięcią o przeszłości przede wszystkim, ale też źródłem natchnienia. Jest czymś, co stanowi symboliczne życie poprzednich pokoleń, czyli takie przekonanie o tym, że w taki sposób, w jaki kiedyś żyły pokolenia, tak i my teraz żyjemy, tylko dekoracje się trochę zmieniły. Że historia tak naprawdę przechowuje ciągle te same wartości i cały cykl istnienia jest cyklem autentycznym pod tym względem, że my jesteśmy dokładnie tacy sami jak nasi przodkowie, tylko inaczej tę tożsamość naszą wyrażamy. Jest też historia, co jest ciekawe właśnie w romantyzmie, dla nich świadectwem dawnych uczuć. To znaczy wszystkie ruiny, które zwiedza przeciętny romantyk, są to ruiny, w których on chce dostrzec, że poprzedni ludzie żyli emocjami, które zasługują na pieśni, zasługują na literaturę. Stąd też najczęściej podejmowane tematy na podstawie takiego oglądu ruiny są to tematy ściśle romantyczne.
romantyczna pisarka Charlotte Bronte na przykład rozpoczyna swoją opowieść sytuującą fabułę książki Wichrowe Wzgórza w zrujnowanym domostwie, zamku. I to, co sobie wyobraża, to wyobraża sobie świat dwojga ludzi, świat wielkich emocji, które tych ludzi połączyły, rozdzieliły i spowodowały ogólną katastrofę i też i przymieranie życia tego zamku. I na koniec historia dla romantyków jest jeszcze takim cyklem zmiennym, to znaczy oni nie uważają historii jako za taki cykl doskonalenia się ludzkości. Oni uważają, że historia jest cyklem nawracających wydarzeń. Także tak jak są porażki, tak i przyjdą chwały. Ale w ich pojęciu nie ma czegoś takiego jak rozwój ludzkości dążący do pewnego celu. Historia się po prostu powtarza. I to jest to, co powinniśmy sobie z historii zapamiętać na bazie tego Bakhczysaraju właśnie. Jest to temat niezbyt rozbudowany, ale temat, który będzie, okaże się ważny, kiedy już dotrzemy do dzieł, które bezpośrednio historią są inspirowane.